15 ofiar śmiertelnych, 23 osoby ranne. Zabójstwa zostały zaplanowane i dokonane z niezwykłą precyzją. Mordercy strzelali do przypadkowych osób, młodych, starych, ciemnoskórych, białych, kobiet i mężczyzn. Snajperzy z Waszyngtonu to 41-letni John Allen Muhammad i jego 17-letni towarzysz Lee Boyd Malvo. Czy doszłoby do tragedii, gdyby mordercy nigdy się nie spotkali? Urodzeni zabójcy. Październik 2002 roku. Amerykanie obawiali się o swoje życie. Bali się tankować samochody i wypuszczać dzieci z domu. Przez 23 dni snajperzy terroryzowali okolice Waszyngtonu. Każdy spacer niósł ze sobą śmiertelne ryzyko. Mordowali z zimną krwią. Nie interesowało ich, kogo zabijają. Nikt się nie spodziewał, że mamy do czynienia z mężczyzną i chłopcem. Ludzie zrozumieli, że giną przypadkowe ofiary. W każdej chwili osoba siedząca w samochodzie mogła się znaleźć na muszce snajpera. Wybierali przypadkowe osoby. Każdy mógł paść ich ofiarą. Lee Malvo urodził się 18 lutego 1985 roku w Kingston na Jamajce. Jego dzieciństwo nie było szczęśliwe. Psycholog sądowy Dewey Cornell spędził z Malvo 53 godziny, próbując ustalić, jakie motywy nim kierowały. Dzieciństwo Lee było bazą do tego, co wydarzyło się później. Matka źle go traktowała, wymagała bezwzględnego posłuszeństwa. Jeśli nie wykonał jakiegoś polecenia, biła go i zostawiała samego. Często zmieniała pracę i mieszkania. Przenosiła syna z miejsca na miejsce. Jeśli coś było nie tak, znowu znikała. Lee bardzo to przeżywał. Był zły, rozżalony. Chcąc zatrzymać matkę przy sobie, groził, że się zabije. Nauczyciele i sąsiedzi zauważyli, że chłopcu bardzo brakuje męskiego wzorca. Partner Lee był od niego starszy o 24 lata. John Williams urodził się w Nowym Orleanie. Zmienił nazwisko na Muhammad, kiedy w latach 80. przeszedł na islam. Reporter John Ward przywołuje fakty dotyczące dzieciństwa Muhammada. Jego matka zmarła, kiedy był mały. Krewni mu dokuczali. Przez całe życie czuł, że nikt nie dostrzega w nim potencjału, talentu. Być może czekała go lepsza przyszłość. W 1988 roku John ożenił się z Mildred. Mieli troje dzieci. Znajomi mężczyzny twierdzą, że był dobrym ojcem. Mechanik Robert Holmes poznał Johna w 1985 roku w wojsku. Wszyscy uważali ich za idealną rodzinę. Pobrali się, urodził się im syn, a potem jeszcze dwie córki. John był kobieciarzem, ale troszczył się o rodzinę. Dyscyplinował dzieci, ale nie był nadmiernie surowy. Nigdy nie słyszałem, żeby krzyczał na swoje dzieci. Jeśli uważał, że niewłaściwie się zachowują, zawsze z nimi rozmawiał. Nigdy na nie nie krzyczał. It wasn't like a scream or anything. I never saw him do that with his children.
Osobą, która widziała, jak silna więź łączyła Johna i jego dzieci, był fryzjer Jerry O'Neill. John nigdy nie mówił podniesionym głosem. Dzieci zawsze były grzeczne. Odpowiadały w uprzejmy sposób. Mildred była silną osobowością. John był spokojniejszy. Mildred decydowała nawet, jaką fryzurę ma mieć mąż. Mildred wanted his hair a certain way. And that was it. John służył w Gwardii Narodowej. W czasie wyjazdów bardzo tęsknił za dziećmi. Zdecydował się na służbę w wojsku, ponieważ w ten sposób mógł zapewnić byt swojej rodzinie. Doskonale znał techniki snajperskie. Brał udział w wojnie w Zatoce Perskiej. Niektórzy podejrzewali, że cierpiał na zespół stresu pourazowego. Jego żona zauważyła, że po powrocie z wojny stał się bardziej nerwowy. John z rozgoryczeniem wypowiadał się o swoim kraju i armii. Wyładowywał agresję na żonie. Zmienił się. Wyglądał tak samo, ale to nie był już ten sam człowiek. Zachowanie Johna stało się nieprzewidywalne. W jednej chwili był czarujący, w następnej groźny. Jego żona obawiała się o swoje życie. Bała się Johna. Kiedyś opowiadała mi, że John groził, że ją zabije. Była przekonana, że gdyby nadarzyła się okazja, na pewno by to zrobił. W końcu małżonkowie rozstali się. Miał problemy w małżeństwie. Był wściekły na żonę, ponieważ go zostawiła, chociaż wcześniej nie był jej wierny. Dzieci stały się dla niego najważniejsze, nadawały sens jego istnieniu. Zabrał je na Karaiby, gdzie zarabiał na życie, fałszując dokumenty. W październiku 2000 roku Lee Malvo odnalazł wzorzec, którego szukał. Matka chłopca za wszelką cenę chciała przenieść się do Stanów Zjednoczonych. Była nawet gotowa poświęcić syna. Za $3000 John mógł dla niej przygotować wszystkie niezbędne dokumenty. Lee uważał Muhammada za doskonałego ojca. John opiekował się swoimi dziećmi. Był im bardzo oddany i traktował Lee z szacunkiem, czego chłopiec nigdy wcześniej nie doświadczył. Pod wpływem Johna życie chłopca miało się zmienić na zawsze. Był groźny, ponieważ nikt nie spodziewał się po nim niczego złego. Mamił ludzi, którzy pozwalali się wykorzystać. John był inteligentny i niebezpieczny, szczególnie dla tak podatnej osoby jak Lee. Mildred szukała swoich dzieci. Władzom udało się namierzyć Johna. Odebrano mu dzieci. Rozprawa dotycząca przyznania opieki nad nimi odbyła się 4 września 2001 roku. Po raz pierwszy publikujemy nagranie z rozprawy. Proszę podnieść prawą rękę. Czy przysięgacie państwo, że będziecie mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę? Tak. Jak pan się nazywa? John Allen Muhammad. Data urodzenia? 31 grudnia 1960 roku. Spodziewał się, że będzie mógł zaprezentować swoje argumenty w sądzie, ale w czasie rozprawy dowiedział się, że nikt nie zamierza go słuchać. Chodziło jedynie o oddanie dzieci matce.
John nie miał szansy, żeby przekonać sędziego do swoich racji. Mogę się dowiedzieć, co się dzieje? Sąd podjął decyzję 6 października 2000 roku. Nie wiedziałem o tym. Zgodnie z decyzją sądu dzieci zostaną przekazane matce. Stracę je tylko dlatego, że nie przygotowałem dokumentów? Matka przejmuje opiekę nad dziećmi. Nie był zły. Nigdy nie widziałem, żeby się wściekał. Odniosłem wrażenie, że mam do czynienia z człowiekiem w depresji. Był bardzo poruszony. Będzie pan mógł przedstawić swoje argumenty w sądzie. Do tego czasu nie mogę widywać się z dziećmi. Odwiedziny zostały zawieszone. John był wstrząśnięty. Nie mógł się pogodzić z myślą, że nie będzie mógł spotykać się z dziećmi. Szukał porady u prawnika. John Mills miał poprowadzić jego sprawę. Był normalnym, zmartwionym ojcem. Nie rozumiał, co wydarzyło się w sądzie. Wytłumaczyłem mu, jakie ma możliwości. Miałem zająć się jego sprawą. Ta decyzja miała wpływ nie tylko na życie Johna, ale również 23 niewinnych osób. Był załamany. Dzieci były dla niego najważniejsze. Bardzo je kochał. To smutne, że zginęło tyle osób, tyle rodzin ucierpiało. Pewnie wtedy stracił nad sobą kontrolę. John załamał się, kiedy utracił prawo do opieki nad dziećmi. Był wściekły. Uznał, że mógłby ukształtować Lee Malvo zgodnie ze swoimi potrzebami i w końcu zmienić go w maszynę do zabijania. John chciał się zemścić na byłej żonie. Jak daleko mógł się posunąć? We wrześniu 2001 roku jeden ze snajperów z Waszyngtonu, John Muhammad, stracił prawo do opieki nad dziećmi. Chciał się zemścić na byłej żonie. Przez 4 miesiące bezskutecznie poszukiwał Mildred i swoich dzieci. Pewnego dnia stwierdził, że wie, gdzie jest Mildred. Uważał, że przebywa w okolicach Waszyngtonu. W czasie swoich poszukiwań John opracował plan. Potrzebował wspólnika. Muhammad poznał Lee Malvo na Karaibach. Lee był pod wrażeniem starszego mężczyzny. Kochał i podziwiał Johna. Był gotów oddać za niego życie. Uważał Muhammada za przywódcę i ojca, osobę, która miała stanąć na czele politycznej rewolucji. John przekonał Lee, żeby ten rozpoczął naukę w szkole średniej. Chłopiec szczególnie lubił zajęcia plastyczne. Był bardzo utalentowany. Wspomina go koleżanka z klasy, Chrissy Greenawald. Był bardzo miły, ale nie starał się z nikim zaprzyjaźnić. Nie opowiadał o swoim życiu. John i Lee mieszkali u Earla Danciego, który dostrzegał inną stronę osobowości Johna. Manipulował ludźmi, zdobywał ich zaufanie, a potem wykorzystywał do własnych celów. Dancy zauważył zmianę w osobowości Lee. Był ciągle zły, wściekły. Wielu nastolatków zachowuje się w podobny sposób, ale on wściekał się bez powodu. Codziennie po lekcjach John zabierał Lee na strzelnicę. Zdobywanie umiejętności strzeleckich przez chłopca stało się obsesją mężczyzny. Lee przynosił plansze ze strzelnicy. Strzelał coraz lepiej. W końcu doszedł do perfekcji. John stwierdził, że Lee strzela lepiej od niego.
Lee musiał wiedzieć wszystko o broni. Chłopiec ujawnił swoją wiedzę w czasie zajęć w szkole. Oglądaliśmy film Pluton. Ktoś zapytał, jakiej broni używali żołnierze. Lee zgłosił się do odpowiedzi. Znał wszystkie rodzaje broni pokazane w filmie. Dziwne. Chłopak, który nigdy się nie odzywał, znał się na broni. Lee często oglądał film Matrix i grał w komputerowe gry snajperskie. Eksperci uważają, że miały one znieczulić chłopaka na to, co wydarzyło się później. Lubił gry, które podnosiły poziom adrenaliny, pobudzały. John i Lee codziennie ćwiczyli i stosowali restrykcyjną dietę. Trzymali się specjalnej diety, oczyszczali organizm, jedli miód i krakersy. Uważali, że należy jeść raz dziennie. Taka dieta miała sprzyjać trawieniu. 16 lutego 2002 roku, dwa dni przed 17 urodzinami Lee, Muhammad poddał go pierwszej próbie. John był zły na przyjaciółkę byłej żony, Aileen Nichols, i wysłał Lee, żeby ten ją zabił. Lee nie wiedział, że w domu będzie też siostrzenica Nichols, Kinia Cook. Strzelił do Kini, która otworzyła mu drzwi. Lee Malvo zamordował po raz pierwszy. W okresie od lutego do października snajperzy jeździli po Stanach, okradali i zabijali kolejne osoby. W końcu dotarli do Waszyngtonu. To tutaj doszło do jednej z największych tragedii w historii kraju. Rankiem 3 października 2002 roku w mieście rozpoczynały się godziny szczytu. Ludzie zmierzali do pracy. Sierżant Roger Thompson prowadził dochodzenie w sprawie snajperów. Wszędzie było pełno ludzi. To niezwykłe. Nikt nie widział, jak snajperzy strzelali do swoich ofiar. Muhammad i Malvo szukali kolejnych ofiar. Kiedy kogoś sobie upatrzyli, Muhammad obserwował otoczenie, a Malvo przesiadał się na tylne siedzenie, podnosił kanapę i wślizgiwał się do bagażnika. Pierwszym celem snajperów stał się 39-letni James Buchanan. Jego siostra opisuje go jako szlachetnego człowieka. Był moim najmłodszym bratem, przyjacielem. Kochał życie i ludzi. James Buchanan kosił trawę w tym miejscu. Wszedł w tę stronę. Malvo obserwował go. Czekał. Kiedy usłyszał rozkaz z ust Muhammada, nacisnął spust. Kosiarka pojechała dalej. James wbiegł na ten parking należący do komisu. Upadł na oczach dwóch pracowników komisu. Pocisk utknął między lewą łopatką a kręgosłupem. Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. Wiedziałam od razu. To była tragedia, jakiej nikt nie chciałby przeżyć. Tamtego dnia zginęło więcej osób. Zaczął się koszmar, który miał trwać 3 tygodnie. Po lewej stronie znajduje się stacja. W środkowej części są dwa dystrybutory. Samochód stał przodem do sklepu. Wlew paliwa znajdował się pod tablicą rejestracyjną. Mężczyzna został zastrzelony, kiedy tankował paliwo. Snajper ukrył się po drugiej stronie ruchliwej ulicy, między krzakami. Co się stało? Jakiś mężczyzna został zastrzelony.
Niestety, mimo podjętej reanimacji, Premkumara Wolikara nie udało się uratować. Pocisk przebił jego serce i płuco. Mężczyzna zmarł na miejscu. 25 minut później pomoc domowa i niania, Sara Ramos, czekała na ławce na swojego szefa. Sprawcy zaparkowali samochód w tym miejscu. Tył pojazdu był skierowany w stronę budynku. Zabójca uniósł klapę na niewielką wysokość, wysunął lufę i zastrzelił Sarę Ramos, która czytała książkę na ławce. Snajperzy natychmiast odjechali z miejsca zdarzenia. Nikt niczego nie widział. Zwykle snajperzy strzelali z podobnej odległości jak w przypadku zabójstwa Sary Ramos. To było 70-80 metrów, czasami trochę więcej, czasami mniej. Pocisk przeszedł przez ciało kobiety i rozbił szybę w restauracji. Godzinę później 25-letnia Lori Lewis została zastrzelona na stacji, gdzie sprzątała swój samochód. 12 godzin później zginął 72-letni Pascal Charlotte. 5 ofiar śmiertelnych. To był dopiero początek. Dwaj zabójcy chcieli spowodować jak największe spustoszenie. Policja nie miała dobrych wiadomości dla przerażonych mieszkańców. Nie wiedzieliśmy, co robić. Nie byliśmy przygotowani na to, co się wydarzyło. Dzieci nie mogły wychodzić z klas ani podchodzić do okien. Odwołano wszystkie zajęcia na powietrzu. Życie stanęło w miejscu. Dzieci nigdzie nie są bezpieczne. To było przerażające. Pamiętam, że rano nie chciałam wysłać dzieci do szkoły, ale mąż powiedział, że musimy zachowywać się normalnie, bo przestraszymy dzieci. Ludzie bali się wykonywać najzwyklejsze czynności, na przykład tankować paliwo. Jak tylko wyszło na jaw, że zginęło kilku klientów stacji benzynowych, zapanowała panika. Ludzie robili, co mogli, żeby uniknąć strzału. Siedzieli w samochodzie w czasie tankowania lub schylali się i rozglądali, co się dzieje wokół. Nawet w środkach komunikacji miejskiej nie było bezpiecznie. Syn Sonny Willis, Conrad Johnson, był kierowcą autobusu. Często pomagał starszej pasażerce wsiąść do pojazdu. Kiedy widział ją na przystanku, wysiadał, żeby jej pomóc. Uspokajał tę kobietę. Mówił, żeby się nie martwiła, że z nim jest bezpieczna. Doktor Evan Nelson jest psychologiem klinicznym, zajmował się sprawami ponad 400 zabójstw, tłumaczy, o czym mogli myśleć mordercy. Dokładnie planowali swoje działania. Zabójcy rzadko tak się zachowują. Najczęściej poświęcają 30 sekund na przemyślenie tego, co zrobią za chwilę. Muhammad wykorzystał doświadczenie zdobyte w armii i przerobił granatowego Chevroleta w taki sposób, żeby odpowiadał potrzebom snajperów. Ekspert w dziedzinie kryminalistyki pokazuje, jakich modyfikacji dokonano w pojeździe. Usunięto przegrodę znajdującą się za tylną kanapą. Dzięki temu zabójcy mogli z łatwością ukryć broń lub przejść ze środka pojazdu do bagażnika. Jeden ze sprawców czekał na sygnał, unosił oparcie, kierowca przytrzymywał je przez chwilę, a w tym czasie snajper przechodził pod kanapą. Przechodnie niczego nie zauważali, nie wiedzieli, że dzieje się coś złego. Widzimy również przyciemnione szyby. Broń znajdowała się w bagażniku. Snajper natychmiast ustawiał się w pozycji do strzału.
Snajperzy nie zawsze atakowali z bagażnika. Zdarzało się również, że wysiadali z samochodu. Ekspert w dziedzinie balistyki Jeff Miller tłumaczy. Malvo opowiadał, że leżał na parkingu. Muhammad stał na czatach. Malvo widział, co się dzieje po drugiej stronie ulicy na parkingu obok sklepu. Państwo Franklinowie pakowali zakupy do samochodu. Oboje stali pod napisem Home Depot. Zabójca celował w głowę pani Franklin. Kobieta odniosła poważne obrażenia. Linda Franklin zmarła na miejscu. Muhammad i Malvo pisali listy do policjantów. Żądali 10 milionów dolarów w zamian za zaprzestanie ataków. Śledzili również relacje telewizyjne. Oto zdjęcia z kamery przemysłowej umieszczonej w restauracji. W telewizji pojawiła się informacja na temat ataków snajperów. Muhammad podszedł do telewizora i nastawił głośniej dźwięk. Chciał wysłuchać relacji. Przestępcy często flirtują z mediami, wysyłają listy, podobnie jak robił to amerykański seryjny zabójca BTK. Mężczyzna pisał do mediów. Muhammad i Malvo zostawiali konkretne wiadomości. Według mnie snajperzy nie czerpali przyjemności z zabijania. Bardziej podniecało ich strzelanie i realizowanie planu w taki sposób, żeby nie dać się złapać. Jak policji udało się namierzyć podejrzanych? Funkcjonariusze gromadzili dowody dotyczące wszystkich zabójstw. Niedługo przed serią morderstw w jednym ze sklepów monopolowych doszło do strzelaniny. Zginęły dwie pracownice. Zabójcą był Lee Malvo. Na miejscu zdarzenia policjanci znaleźli odciski jego palców. Malvo był wcześniej aresztowany jako nielegalny imigrant. Lee i John mieszkali w domu misyjnym. Śledczy odkryli, że obaj przestępcy działają razem. Tymczasem Robert Holmes z zainteresowaniem śledził informacje o snajperach. Ktoś wspomniał, że chodzi o dwóch mężczyzn. Wiedziałem, że Lee jest z Johnem. Holmes podjął jedną z najtrudniejszych decyzji w życiu. Zadzwonił do FBI. Agenci pytali, dlaczego podejrzewam, że to John, co go sprowadziło na wschodnie wybrzeże. Odparłem, że jego żona przebywa w tym rejonie. Policja wiedziała coraz więcej, ale snajperzy nadal zabijali. Rankiem 22 października 2002 roku kierowca, który przez trzy tragiczne tygodnie pomagał swoim pasażerom, stał na schodach autobusu. Nazywał się Conrad Johnson, miał 35 lat, był żonaty i miał dwoje dzieci. Conrad był bardzo ciepłym człowiekiem. Nazywałam go łagodnym olbrzymem. Był potężny, ale zawsze dobrze traktował ludzi i kochał swoją rodzinę. Conrad Johnson czekał na swój kurs. Zawsze parkował w tym miejscu, sprzątał autobus. Tamtego ranka było jeszcze ciemno. W środku autobusu paliły się światła. O 5:55 snajper, ukryty wśród drzew, strzelił do kierowcy. Kierowca autobusu został postrzelony przy Aston Hill. Obok poczty został postrzelony 2 minuty temu. Proszę, pośpieszcie się, boję się, siedzę w autobusie. Mężczyzna został postrzelony w wątrobę. Karetka przewiozła go do szpitala.
To był smutny poranek. Odebrałam telefon i usłyszałam, że Konrad został postrzelony. Wiedziałam, że to był snajper. 40 minut później lekarz poinformował nas, że syn nie żyje. To było straszne przeżycie. Najsmutniejszy dzień w moim życiu. Poszłam do kostnicy. Zobaczyłam syna. To było bardzo trudne. Konrad był ostatnią ofiarą snajperów. Z ich rąk zginęło 15 osób. Śledztwo zbliżało się do końca. O 19:54 wydano nakaz aresztowania snajperów. W czasie konferencji prasowej policja poinformowała, że szuka samochodu o numerze rejestracyjnym NDA-21Z. Kierowca ciężarówki w Maryland zapisał numer, zauważył poszukiwany pojazd. 20 minut po opublikowaniu informacji udało się namierzyć samochód. Muhammad i Malvo zostali aresztowani 24 października o 3:30. Spali w swoim samochodzie na parkingu przy autostradzie. To było nierealne. Miałam wrażenie, że znalazłam się w tunelu. Nie wiedziałam, co się jeszcze wydarzy. Wszyscy poczuliśmy ulgę, kiedy zabójcy zostali schwytani. Rodziny ofiar były zadowolone, że policja ujęła sprawców zabójstw. Mieszkańcy znowu mogli spacerować po ulicach. Pozostało pytanie, dlaczego ci dwaj mężczyźni zabijali z zimną krwią? Przez wiele miesięcy snajperzy z Waszyngtonu terroryzowali Amerykanów. Postrzelili 23 osoby, zabili 15. W końcu John Muhammad i Lee Malvo zostali aresztowani. Oglądałam program informacyjny. Powiedzieli, że policja zatrzymała snajperów. Usłyszałam nazwisko Lee Malvo. Zastanawiałam się, skąd mogę je znać. W końcu przypomniałam sobie, o kogo chodzi. Myślałam, że to niemożliwe. Ten chłopak chodził do mojej klasy. Zabił kilkanaście osób. Muhammad i Malvo zostali aresztowani, a śledczy przeszukali ich samochód. Odnaleźli wiele ważnych dowodów. W samochodzie znaleźliśmy m.in. laptop Sony. Leżał przed siedzeniem. Oprócz tego w aucie było sporo sprzętu, na przykład ładowarka słoneczna do laptopa. Nie wiem, czy się sprawdzała. Snajperzy dokumentowali swoje zbrodnie. Wybierali miejsca, które wydawały im się ważne, gdzie mogli siać największe spustoszenie. Funkcjonariusze znaleźli mapy, na których snajperzy zaznaczyli miejsca, gdzie kogoś zabili i gdzie zamierzali zaatakować kolejne osoby. W samochodzie znajdowały się ubrania, przedmioty osobistego użytku, witaminy. Snajperzy korzystali z karabinu Bushmaster. Broń leżała na tylnym siedzeniu. Zabójcy używali broni, którą Muhammad doskonale poznał w czasie służby w armii. Eksperci w dziedzinie balistyki potwierdzili, że właśnie z tego karabinu strzelali zabójcy. Gdyby nie udało się odnaleźć narzędzia zbrodni, udowodnienie winy snajperom byłoby niemożliwe.
Próbki DNA Malvo znaleziono na broni, na notatkach. Odkryliśmy również odciski palców Muhammada. Psycholog kliniczny Evan Nelson wyjaśnia, dlaczego zabójcy przywiązywali tak ogromną wagę do przygotowań. Mieli wszystko zaplanowane. Wybierali miejsca, z których mogli szybko uciec. Wracali na miejsce zbrodni, kiedy pojawiali się tam funkcjonariusze. Doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że ich czyny są złe. Czasami nawet ryzykowali, że zostaną schwytani. Byli przekonani, że wszystko ujdzie im na sucho. John Muhammad został zbadany przez psychiatrów sądowych, ale ich opinie nie zostały dopuszczone jako dowód w czasie procesu. Jedna z teorii głosi, że motywem zbrodni były pieniądze. Snajperzy domagali się 10 milionów dolarów od rządu. Mordowali z zimną krwią. Nie interesowało ich, kogo zabijają. Pragnęli pieniędzy, chcieli wzbudzać strach. Pojawiły się spekulacje, że Muhammad chciał zabić żonę, żeby odzyskać dzieci. Wiele osób podejrzewa, że celem zabójców była Mildred. Gdyby po prostu chcieli steroryzować miasto, mogli wybrać jakiekolwiek miejsce. Gdyby Mildred zginęła jako jedna z 10 osób, to istniało mniejsze prawdopodobieństwo, że policja podejrzewałaby Johna. Brak dowodów na potwierdzenie tej teorii. Czy utrata prawa do opieki nad dziećmi stanowiła przyczynę tych tragicznych wydarzeń? John nie był złym człowiekiem przez całe swoje życie. Po prostu został doprowadzony do granic wytrzymałości. Pewnie wtedy stracił nad sobą kontrolę. Nie wiadomo, dlaczego Muhammad postanowił namówić 17-letniego chłopaka do wzięcia udziału w swojej misji. Zajmowałem się sprawami 200 zabójstw zagrożonych karą śmierci. Pan Malvo to osobna kategoria. Należy wziąć pod uwagę jego inteligencję, umiejętność wypowiadania się, fakt, że działał w tandemie. To go odróżnia od przestępców, którzy często zabijają pod wpływem alkoholu, narkotyków, kieruje nimi żądza seksualna czy chciwość. Zabijają, a potem tego żałują. Nikt nie zostaje seryjnym mordercą tylko z jednego powodu. Często słyszymy dyskusje na temat opozycji, natura kontra wychowanie. To źle postawione pytanie. Zawsze chodzi o naturę i wychowanie. Młodzi ludzie zawsze chcą zadowolić dorosłych. Starają się robić, co w ich mocy, żeby dorośli byli usatysfakcjonowani. Młodzi chcieliby być traktowani jak dorośli, pragną zasłużyć na akceptację. Muhammad był opiekunem Lee. Nikt inny się nim nie zajmował. Lee powiedział psychologom, że jeśli chcą go zrozumieć, powinni obejrzeć film Matrix. Bohater grany przez Keanu Reevesa zostaje wybrany przez starszego mentora do poprowadzenia rewolucji przeciwko reżimowi, który zniewolił ludzkość. Uważał, że walczy z systemem. Pewnie dlatego utożsamiał się z bohaterem filmu. 17-letni chłopak, pełen idealistycznych pragnień, mógł ulec takiej sugestii. Istnieją dowody na to, że młodzi ludzie, którzy często oglądają brutalne sceny w filmach, tracą wrażliwość i uważają, że przemoc jest sposobem na rozwiązywanie problemów. Muhammad wciąż wbijał chłopakowi do głowy swoje radykalne teorie. Wygłaszał opinię, że należy obalić panujący porządek społeczny. To przypominało działania członków ruchu opartego na kulcie, którzy byli poddani praniu mózgu, indoktrynacji.
Czy Malvo zostałby zabójcą, gdyby nie poznał Muhammada? Lee Malvo zabijał, ponieważ tego chciał John Muhammad. Nie wszyscy zgadzają się z tą opinią. Nie możemy tu mówić o praniu mózgu. Świadkowie widzieli, że Lee i John nie zawsze byli razem. Malvo miał wiele okazji, żeby rozstać się z Muhammadem. W tym przypadku nie chodziło o pranie mózgu. Młody chłopak pragnął zdobywać wiedzę, a starszy mężczyzna chciał go uczyć. Malvo znalazł człowieka, którego idealizował, uwielbiał i za którym podążał. Nie sądzę, że był poddany praniu mózgu. Nie uważam, że był urodzonym zabójcą lub produktem środowiska, z którego się wywodził. Sama pochodzę z Jamajki. Moje dzieci tam się urodziły i nie są przestępcami. Mimo że Lee Malvo miał zaledwie 17 lat, groziła mu kara śmierci. Adwokaci musieli wyjaśnić, dlaczego Malvo dopuścił się tych zbrodni. Przedstawili dowody obrazujące, jak wyglądało jego dzieciństwo, jak ogromny wpływ miał na niego John Muhammad. Przysięgli uznali, że Malvo nie zasłużył na karę śmierci. Został uznany za winnego i skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Dewey Cornell zauważył, jak bardzo Malvo się zmienił, odkąd rozstał się z Muhammadem. Przestał być żołnierzem poddanym stałej indoktrynacji i zmienił się w 17-letniego chłopaka. Nawet jego twarz wygląda inaczej. Mamy do czynienia z chłopcem. Lee Malvo spędzi resztę życia za kratkami. John Muhammad zadecydował, że w czasie kilku rozpraw będzie się bronił sam. Zdenerwowałam się, kiedy o tym usłyszałam. Zastanawiałam się, czy będzie mógł zadawać nam pytania. Sądzę, że to była jedna z najcięższych chwil dla rodzin ofiar. Muhammad zadawał pytania jednemu ze świadków, który został postrzelony w brzuch. To musiało być trudne doświadczenie dla Paula LaRuffy. Mężczyzna, przez którego zmieniło się jego życie, stał 1,5 metra od niego i twierdził, że był na miejscu zdarzenia, ale nic takiego się nie wydarzyło. Utrzymywał, że nie ponosi winy za to, co się stało. Na początku było mi bardzo ciężko. Siedziałam na sali z ludźmi, którzy odebrali życie mojemu synowi. To było trudne. Przez 2 tygodnie obserwowałam Muhammada. On nikomu nie patrzył w oczy. Policja nie udowodniła, że Muhammad strzelał do ofiar. Prokuratura skorzystała z prawa, które stanowi, że jeśli podejrzany był bezpośrednim pomocnikiem lub czynnikiem sprawczym w czasie zabójstwa, to może być pociągnięty do odpowiedzialności. Broń dała Muhammadowi możliwość decydowania o życiu i śmierci wielu osób. Obecnie zabójca oczekuje na wykonanie kary śmierci w Wirginii. Będę szczęśliwa, kiedy zniknie z tego świata. Rodziny ofiar stworzyły miejsce, które upamiętnia śmierć ich bliskich. To piękne miejsce. Można tam pójść i nareszcie znaleźć spokój. Dla rodzin było ważne to, że sprawiedliwości stało się zadość. Pamiętam, kim był mój brat. Na tablicach nagrobnych widzimy datę urodzenia oddzieloną myślnikiem od daty śmierci. Chodzi o to, jak przeżyjemy okres zaznaczony tym myślnikiem. Sonia Wills nadal cierpi.
nie potrafi przebaczyć zabójcom syna. Próbowałam. Jestem chrześcijanką. Modliłam się o tę łaskę. Powinnam przebaczyć i zapomnieć. Ale jak mogę zapomnieć? Ci ludzie odebrali mi to, co było dla mnie najcenniejsze. Może kiedyś mi się uda. Wersja polska to ja Studios. Tekst Karolina Cyrulińska. Czytał Stanisław Kwaśniak.